bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie, szczególnie Państwa, które prezentują media, ale bardzo również serdecznie dziękuję, że naszą obecnością zaszczyci się Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Janusz Szwyt. Również jest Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Andrzej Rogowski. Również jest, proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Również jest Radny Rady Miejskiej, Pan Damian Walczak. Również media, również szef Transnetu, Pan Adam Pacholik. Bardzo serdecznie witam. Również witam pracowników Urzędu Miejskiego, Panów Burmistrzów i wszystkich tu zgromadzonych. W temacie dzisiejszego naszego spotkania, jak Państwo wiecie, w powiadomieniu jest budowa obwodnicy Polic stanowiący dojazd do węzła Police i również zachodnie obejście Szczecina. Tu żeśmy przed naszym spotkaniem tak uzgodnili, że w tej chwili najpierw zostanie przedstawiona ta koncepcja na ekranie wizualnie, a następnie rozpocznie się dyskusja w temacie, które tu oczywiście przed chwilą mówiłem. Chciałem również nadmienić, że w tej chwili po ogłoszeniu, również po naszym stanowisku i po obradach Rady Miejskiej informacji z naszej strony rozgorzała dyskusja, spotykają się różne organizacje i osoby, nawet dyskutują nad tym wspólnym projektem. Są różne głosy, my natomiast przedstawimy Państwu w tej chwili koncepcję, oczywiście tu wizualną na ekranie. Chciałem również powiedzieć, że zbieramy również informacje i opinie od ludzi, gdzie planujemy, że do dnia 28 lutego to zostanie dokonane i później zostanie również przedstawiona koncepcja tego przebiegu. Chciałem również nadmienić, że ściśle współpracujemy z panem wojewodą, jak i również z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, oddział w Szczecinie, celem uzgodnienia również wspólnej koncepcji i wspólnego działania w tej sprawie. Kwota, jak Państwo wiedzą, na to przedsięwzięcie jest 245 milionów i oczywiście to jest wielka szansa dla nich, dla nas, dla społeczności lokalnej i również dla tych wszystkich decydentów, którzy w tej chwili nad tym projektem pracują. I naszym celem jest tak dopracowanie tego projektu, aby to wszystko, co zrobimy, i w przyszłości, mam nadzieję, że wybudujemy, stanowiło jakiś może dorobek tu naszego społeczeństwa i naszego teraz tu przedstawienia tego projektu i osób, które nad tym pracowały, aby to dominowało nie tylko że za 10 czy za ileś lat, ale dominowało długo, długo, może kiedyś już nas tu nie będzie, a będzie ta inwestycja realizowana i będzie spostrzegana jako dobre przedsięwzięcie, jako dobre rozwiązanie komunikacyjne dla Polic i dla Szczecina. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią Anetę Sopryk-Kusier o przedstawienie tej koncepcji na ekranie i omówienie szczegółowo przebiegu tej trasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Żebyście Państwo mieli pełen ogląd sytuacji, która jest związana z budową dróg dojazdowych do węzła Police zachodniego obejścia miasta Szczecina, to będę mówić i o konsultacjach, i o tym, i o koncepcji wielowariantowej, o tym, jak to wygląda. Po to, żebyście mieli Państwo taką pełną informację i wtedy możemy o pewne rzeczy dopytać. Będę też mówiła o ogólnych rzeczach, o których Państwo na pewno zdajecie sobie sprawę, jak chociażby o samym obejściu, ale to naprawdę tylko symboliczne. Żeby jakby było jasne, ta mapa prezentuje cztery węzły na trasie obejścia zachodniego miasta Szczecina. To, jak ważne jest obejście zachodnie, no jakby nie trzeba ciągle przypominać, dlatego że to jest ogromna szansa dla rozwoju regionu, ogromna szansa na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z terenów zurbanizowanych. Szybsze połączenie dla ruchu gospodarczego, zabezpieczenie rosnących potrzeb transportowych grupy Azoty, planów rozwojowych oraz tego, w jaki sposób rozbudowane są tereny wokół zakładów. To jest poprawa dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Szczecina, ale też Kowaskowa, Dobrej Police.
to jest możliwość uwalniania nowych terenów inwestycyjnych. Ogromna szansa i wszyscy o tym wiemy. Od lat mówi się i lobbuje na temat budowy zachodniego obejścia. Gmina Police wraz z samorządami oraz z władzami wojewódzkimi przygotowywała wcześniej koncepcję obejścia zachodniego i lobbowała na każdym z możliwych szczebli. I dobrze, bo doprowadziło to do sytuacji, w której obejście zachodnie stało się projektowaną czy planowaną drogą krajową. Ta droga krajowa pozwala na realizację tego zadania z zupełnie innych pieniędzy. I jakby realność powstania tej drogi jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako wykonawca i inwestor będzie zachodnie obejście realizować. Na zachodnim obejściu jest 10 węzłów, tu widzimy 4. Dołuje Dobratanowo i Police. Jeden z najważniejszych strategicznych węzłów, ponieważ zarówno z zakładów chemicznych, jak i do zakładów, jak i później przez Odrę będzie transport jechał. Co zrobi? On ominie miasto i takie ma zadanie. Więc faktem jest, że ruch ciężki pójdzie na obejście. Kiedy będzie realizowane obejście? Obejście będzie realizowane zgodnie z zamiarami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 roku. Co to oznacza dla innych samorządów? Inne samorządy muszą się łączyć drogami dojazdowymi do zachodniego drogowego obejścia po to, żeby zabezpieczyć swoim mieszkańcom wjazd na zachodnie obejście. No bo inaczej się tam nie dostaniemy. To jest droga krajowa i żeby do niej się wbić, musimy jechać na któryś z węzłów. O ile w Dobrej i w Kołbaskowie drogi dojazdowe zostały zaplanowane, czy zaproponowane, czy zaprojektowane na terenach, które są niezurbanizowane, które są oddalone od infrastruktury drogowej, to z jednej strony źle, a z drugiej dobrze. Z jednej strony nie ma tam problemów, bo nie przeszkadza się terenom zurbanizowanym mieszkańcom. Z drugiej strony jednak stanowi problem, bo te drogi muszą być wybudowane. W gminie Police początkowo uważaliśmy, że dla nas dojazd do węzła Tanowo czy dojazd do węzła Police nie będzie stanowił problemu. My powinniśmy udrożnić, poprawić swoje drogi na swoim terenie. I tak chcieliśmy to zrobić. Mieliśmy świadomość tego, że takich pieniędzy na wybudowanie proponowanej dla nas trasy do węzła Police mieć nie będziemy. Ale okazało się inaczej. Gmina Police z tej szansy skorzystała. Pojawił się Polski Ład. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie na co? Na budowę obwodnicy Police stanowiącej dojazd do węzła Police zachodniego obejścia miasta Szczecina. Czemu obwodnicy? Bo ma ominąć Police, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Co to oznacza? Że my nie mamy projektu. My mamy koncepcję, którą realizujemy, o której rozmawiamy, którą oceniamy, którą sprawdzamy pod względem gruntów, pod względem tego, przez jakie tereny przebiega. Czy to są tereny prywatne, czy to są tereny lasów państwowych, czy to są tereny miasta Szczecina, czy to są tereny rolnicze, o jakiej atrakcyjności i czy to są tereny, które zbliżają się lub nie do terenów zurbanizowanych. Więc to, co mamy na stole. Dofinansowanie 245 milionów, wkład własny 5 milionów. No marzenie po prostu każdego samorządu. Ale my musimy się zastanowić, co zmieni zachodnie obejście, ono powstanie trochę później. Co ono zmieni? Jak zmieni ruch na terenie Polic? Kto będzie wjeżdżał do Polic po wybudowaniu zachodniego obejścia drogowego miasta Szczecina? Jak się będzie rozwijał ruch w samych Policach? Takie zmiany komunikacyjne, natężenia ruchu, które będą się pojawiać zarówno na węzłach, jak i na terenie miasta, to musimy to wszystko przewidzieć. I to jest nasza praca, ale tak naprawdę
troszeczkę wróżymy, no bo nie ma nie ma drogi, nie ma danych, nie ma zachodniego obejścia, nie wiemy jak pojadą samochody ciężarowe, pojedzie też ruch docelowy i tranzytowy, turystyczny, sezonowy, ale także ruch wewnątrz obszaru. Co tu mamy? Mamy tą niebieską kreskę, tak? To jest ta niebieska kreska proponowana wcześniej. Ja jeszcze wrócę do niej na chwilę. Proszę popatrzeć, jak ona jest projektowana. Jeżeli powstanie trasa północna, dwie jezdnie, od węzła dwie jezdnie, niebieska, dwie jezdnie, tak? Dobrze mówię, jak źle mówię, to proszę mnie poprawić. To jest. Więc... A ta trasa północna, to do kogo to naprowadzi? Trasa północna, on stoi za Górskiego, to jest trzeci etap trasy północnej, to jest Szczecin. Ja wiem. Tu jest granice miasta, Polska. Tak? Ja no później, tak. Pokażę, później pokażę inną mapę, która to będzie pokazywała w jaki sposób i co my możemy zrobić na naszym terenie, no bo to my musimy też patrzeć na granice miasta. Co robimy pracując nad niebieską kreską? Pracując nad niebieską kreską oddalamy się od terenów zabudowanych. Na przykład tutaj od Leśnej Polany. Spotykamy się z innymi, spotykamy się z wojewodą zachodniopomorskim, spotykamy się z miastem Szczecin. Miasto Szczecin nie ma środków w tej chwili na realizację trzeciego etapu trasy północnej. To wymaga zarówno budowy tego odcinka, to będzie taki odcinek, ale też Ostoi Zagórskiego. Tam są tereny zabudowy jednorodziny, ale na tyle dużym oddaleniu, tylko miasto Szczecin nie ma środków, bo miasto Szczecin na realizację tego zadania środków nie dostało, a szkoda. Może te środki pojawią się w najbliższej perspektywie. To by było dobre rozwiązanie, ponieważ ta korzyść, którą przebieg niebieski daje Policom, to nowe połączenie ze Szczecinem, a więc rozkorkowanie innych miejsc. Pracując nad przebiegiem żółtym, który umożliwi nie wprowadzanie ruchu z północnych obszarów miasta Szczecina do centrum Polic, czy do Polic tutaj przez środek. Początkowo szliśmy po tym, co jest na... Tak mogę pokazywać przecież. O. Początkowo szliśmy tak, jak pokazuje plan zagospodarowania, nie że tak powiem w odcinkach, ale my możemy oddalić się od tego miejsca, więc analizujemy te tereny. My analizujemy, bo my ciągle jesteśmy na tym etapie, bo my mamy zaprojektuj, wybuduj. My nie mamy jeszcze projektu, my nie mamy pozwolenia. My musimy dostać opinię DOŚ-u, zaprojektować, mieć kilka wariantów. Te warianty będą oceniane chociażby przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wody Polskie. To proszę Państwa, bardzo trudny jest teren, bo tutaj jest energetyka, gdzieś niedaleko jest gaz, a przede wszystkim to są lasy. Kolej. Więc wszystko to, kolej, tak, wszystko to musimy wziąć pod uwagę. To jest bardzo trudny teren i bardzo trudny przebieg, ale co jest najważniejsze? Najważniejszy jest interes mieszkańców, bo zarówno zachodnie obejście miasta Szczecina, jak i droga dojazdowa do niego zmieni to miasto. Nie ma takiego przebiegu, który nie miałby kosztów. Przebiegi mają i koszty, i korzyści. Korzyścią żółtego przebiegu na pewno będzie po powstaniu zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina nie pozwolenie, żeby ruch ciężarowy z północnej części Szczecina trafił do miasta. Ale korzyścią z niebieskiego rozwiązania jest kolejny przebieg i kolejne połączenie z miastem Szczecin. To jest pokazana mapa jakby w trochę innym odwróceniu. Myślę, że firma projektowa robi to po to,
zaraz się Państwo zorientujecie, gdzie jesteście, żeby bardziej i lepiej pokazać, no bo więcej można pokazać w poziomie, tak? Tu mamy zachodnie obejście, staramy się zachować te same kolory. Zarówno żółty, jak i niebieski przebieg ma 1/3 odcinka wspólną, mianowicie ten odcinek, tak? Tu są pokazane warianty, jak my się oddalamy bądź przybliżamy do miasta, jakie były pierwotne założenia. Tu już my się tą niebieską kreską oddalamy, bo wcześniejsze, proszę zobaczyć, o tu będzie pokazane. Wcześniej ta niebieska kreska pokazana była tak, my ją pokazujemy tak, bo jesteśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj. Bo my jeszcze wiele możemy, nic nie jest przesądzone. Tu ta mapa pokazuje nam, ile jest, jaki odcinek jest potrzebny, żeby dojechać do granic miasta Szczecina, ile miasto Szczecin musi zbudować, łącznie z trasą północną, tak? I teraz przejdę na chwilę do konsultacji. Zorganizowaliśmy konsultacje społeczne, publikując na stronie internetowej tą mapę oraz ankietę. Mogliśmy ogłosić te konsultacje tak, jak samorząd musi, na 14 dni. Ogłosiliśmy na 40. Dlaczego wysłać maila? Należałoby z informacją o tym, który przebieg się wybiera, co się myśli o danym wariancie, który przebieg powinien być realizowany w pierwszej kolejności, ale też jest miejsce na to, żeby pokazać, jakie są moje pomysły, jakie są moje uwagi. Zwróćcie Państwo na coś uwagę. I my takie maile dostajemy i my będziemy na nie odpowiadać w raporcie podsumowującym konsultacje społeczne. A więc mamy 40 dni. Co w ciągu tych 40 dni mamy zrobić? Mamy spotkać się z mieszkańcami i będziemy się z nimi spotykać, bo to jest zaplanowane. Ale co my potrzebujemy, żeby zrealizować to zadanie?